Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest program Gość Dnia w Telewizji Wabrzych, w naszym studiu Alicja Rosiak, Wabrzyska Wspólnota Samorządowa, Radna Rady Miejskiej, witam serdecznie. Witam, witam Państwa. Ostatnia Rada Miejska zajęła się m.in. sprawą Akwazdroju, to jest najgłośniejszy problem w tym mieście w ostatnich tygodniach. Głos zabrał Bogdan Stanek. Czego się dowiedzieliśmy? Jakie są odpowiedzi na najważniejsze pytanie? Czy opóźnienie budowy będzie miało finansowe skutki dla Wałbrzycha i jakie? Do merytoryki za chwilę, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że słowo zajęła się Rada Miejska sprawą Akwazdroju, to jest daleko, daleko idące, zbytnio wybiega. Proszę sobie wyobrazić, że ten punkt był rozpatrywany na samym końcu sesji. Na sali było nas czterech radnych, z czego trzech w ogóle nie zainteresowanych, tylko bierni świadkowie. Oczywiście pan Stanek i pan Szałemej. Ja byłam przygotowana na zadanie 15 pytań, które sobie przygotowałam wcześniej w oparciu o informacje, które były przekazywane w mediach przez poszczególne. Ale to jest krytyka pod adresem pani kolegów z Rady Miejskiej, rozumiem, nie, tak? Nie, tak, to jest krytyka, ale jeszcze nie do końca, bo jak skończę, to będzie pan wiedział jeszcze pod czyim adresem jest to krytyka. Oczywiście radnych jak najbardziej, no bo w końcu to taka ważna sprawa, a ich nie ma. Ale chodzi mi o taką jedną podstawową sprawę. Zabrał głos prezes Stanek, zabrał głos pan prezydent, wypowiadałam się ja, zadawałam pytania. Z 15 uzyskałam odpowiedź na 3, ponieważ po 3 pani przewodnicząca Rady, pani Romańska, stwierdziła, iż na resztę powinnam uzyskać odpowiedź w drodze interpelacji, co oznacza, że tak na dobrą sprawę o godzinie 15.30 tak naprawdę to już wszystko wiemy i nie należy już dalej tego procedować. Chociaż też powinnam się dowiedzieć w drodze zapytania pisemnego. To jest skandal i uważam, że ta dyskusja powinna mieć inną formę i formę taką, która się odbywa jako punkt kulminacyjny na sesji, jako informacja, która powinna być. Pani Radna, a do meritum. Taką Wałbrzyszanie Radę Miejską wybrali. No jeżeli i taką pani mają. Mówi, że z 24 Styk. Radnych czworo zostaje na sali, dokładnie no to rozumiem, tak. Że... No i przewodnicząca Rady to pięcioro. No. Ale bierze pani pod uwagę to, że być może mieszkańców Wałbrzycha też ta sprawa nie interesuje? Czy... Oczywiście, że nie biorę, dlatego że ta inwestycja jest tak szeroko oczekiwana przez mieszkańców. Tak często im tutaj wkładano wręcz do głowy PR-owskimi różnymi zagrywkami. Najpierw prezydenta Kruczkowskiego, potem prezydenta Szołemeja. Ta inwestycja, tak jak zresztą inne wszystkie, które dotykać miał pan prezydent Szołemej, miały być na zasadzie ekspres zamiast towarowego. Dzisiaj mamy ciuchcia. No dobrze, no i jeszcze istnieje inne wytłumaczenie. Albo radni są przekonani, że ich wyborców sprawa nie interesuje, albo mają tak duże zaufanie do pana prezydenta i do... prezesa Akwazdroju, że nie mają żadnych pytań na ten temat. Dobrze, ale przejdźmy do meritum w tym momencie. Nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozstrzygali, kto jest winien w sporze między Akwazdrojem a spółką Budopol. Były w tym studiu rozmowy na ten temat. Myślę, że mieszkańcy Wałbrzycha mają swoje zdanie, a być może niektórzy w ogóle nie chcą się w takie szczegóły wdawać. Myślę, że z punktu widzenia mieszkańca Wałbrzycha najistotniejsza kwestia jest taka, czy gmina będzie musiała zapłacić za to opóźnienie, bo jak wiemy, raty kapitałowe trzeba już spłacać. Czy pani się dowiedziała, skąd pieniądze na to? To znaczy pierwsza podstawowa rzecz, bo tak jak pan powiedział, toczy się spór, bo teraz na razie medialny, ale pewnie swój finał znajdzie w sądzie. Niewątpliwie dwie strony konfliktu, inwestor i wykonawca, podnoszą, że to, co się zadziało, to jest każdy z nich z osobna wina. Według mnie, jeśli spojrzeć na to w taki sposób racjonalny, naliczone kary dla Budopolu i jego świadomość, że nie otrzyma należnych mu wynagrodzeń z tytułu wykonanej pracy, a wiemy o tym, że nie otrzymał za tą fakturę lipcową, spowodowało, że on po prostu zdecydował, iż mniejszym złem będzie dla niego, jeżeli odstąpi, a ku temu będzie rzeczowy powód, a tym powodem jest brak udzielonych gwarancji, co ten prezes tutaj podkreślał, że nie otrzymał. I w tym momencie zejście z budowy. I wie pan, tu jest taka bardzo ciekawa rzecz. Ja tak się zastanawiałam w jedną i drugą stronę. Ja oceniam działania te w takich kategoriach. Mam nadzieję, że prezydent czy też prezes firmy Budopol działają oczywiście zgodnie z kierunkiem no, dbałości o finanse publiczne i tak dalej, należytą starannością. Tu się wypowie sąd. I rozumiem, że Budopol działa w swoim interesie, bo to jest interes biznesowy. Tylko teraz, jak popatrzeć na to, że co się stało, stanęła budowa, będzie inwentaryzacja, będą kolejne przetargi,
Będzie czasokres, w którym mieliśmy się kąpać w basenie w grudniu. Zapewnienia są na marzec czy na wiosnę. Ja do tych zapewnień podchodzę bardzo tak, no, że powiem, z taką ostrożnością, bo jak widzimy, były zapewnienia pana prezydenta w czerwcu, że świetnie budowa, wszystko idzie tak jak trzeba, Budopol jest super, a już widzimy od miesiąc później zaczynają się przepychanki, więc z dużą ostrożnością. I teraz co widzimy? Naliczone kary ze strony Akwazdroju 7700 i jednocześnie widzimy, że zejście z budowy Budopolu, który kiedy tak na dobrą sprawę została umowa rozwiązana, występuje odszkodowania 10% wartości netto tej inwestycji. Mhm. Czyli ta przepychanka ostatecznie może skończyć się tak, że w istocie kary zniosą się z tym, co będzie wypłacone tytułem odszkodowania dla Budopolu. Oczywiście musi rozsądzić sąd. Dobrze, pani radna, tylko czas nam się skończy, a jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi na to moje pierwsze pytanie. Strata. Kto będzie płacił raty kapitałowe? Już panu podpowiadam. Już mówię. Właśnie na tym spotkaniu, gdzie udało mi się na te trzy pytania zadać, jednym z nich było, jak wygląda spłata rat. Prezes Stanek powiedział wprost, raty odsetkowe płaciliśmy tytułem z tego powodu, że mieliśmy zwroty z VAT-u, okej, i zapłaciliśmy także ratę kapitałową za transzę za lipiec, sierpień i wrzesień, ale na tym koniec. Wprost powiedział, że to, co mają w tej chwili na koncie, czym obracają, nie może być przekazane już tytułem spłaty raty tych kredytów, bo inwestycja stanęła, nie będzie teraz tych zwrotów. To wszystko się rozciąga w czasie. Tak na dobrą sprawę ja jestem przekonana, no i to powiedział wprost prezes Stanek, że te zobowiązania będzie musiała przejąć gmina. Kiedy popatrzymy na prognozę finansową dla miasta Wałbrzycha, widzimy, że do spłaty przypadającej na ten rok z tytułu poręczenia za Akwazdrój pozostało 2,5 miliona złotych. To jest bardzo dużo i to są rzeczy, które i owszem na papierze są w tych poręczeniach ujmowane, ale one fizycznie dopiero będą musiały się znaleźć na transze, które będą spłacane co miesiąc. Mhm. Tak więc a czy to znaczy, że będziemy mieli nowelizację budżetu, że skądś trzeba będzie zabrać? Czy mieszkańcy Wałbrzycha mają się czego obawiać w tym momencie? No oczywiście, że tak, bo przecież proszę mi powiedzieć, to jest ujęte w planach, tak? Bo my mamy to poręczenie, ale de facto fizycznie trzeba będzie te pieniądze wziąć. A to ze środków bieżących czy inwestycyjnych? Nie, tutaj to są spłaty, które będą środkami bieżącymi. Bo z czego my mamy to wyciągnąć? Na czym to się może odbić? No nie wiem, myślę, że ze środków bieżących, jak rozumiem, są wypłacane wynagrodzenia na przykład. No tak, ale tutaj bym ten obszar powiedzmy na ten moment nie ruszała, bo wynagrodzenia są wynagrodzeniami, one wynikają z umów zawartych o pracę. Tak więc tutaj nie sądzę, żeby pan prezydent... Nie ma ruchu. Nie ma ruchu. Natomiast my tutaj będziemy musieli szukać takiego obszaru, którym gdzieś będziemy musieli zejść z bieżących, choć też nie do końca jestem tego przekonana, a być może właśnie zejść z kwestii inwestycyjnych, więc to czas pokaże, bo tak na dobrą sprawę my dzisiaj wiemy tylko, że systematycznie ściągano to poręczenie, bo płaciła je Akwazdrój. Ale Akwazdrój dzisiaj mówi językiem, nie jesteśmy w stanie. Wy, gmina, poręczycie. Jaka jest generalnie kondycja Akwazdroju? Pani jest członkiem Komisji Rewizyjnej w Radzie Miejskiej. Do pani te sprawozdania finansowe docierają? Niestety nie, dlatego że generalnie rzecz biorąc, my nie mamy wpływu jako Komisja Rewizyjna do kontrolowania spółek miejskich. Taką kontrolę ma Rada Nadzorcza i Prezydent. Mamy raporty roczne, pani dostaje. Nie dostajemy żadnych raportów. Powiem szczerze, że kiedyś wypracowaliśmy, wręcz wymusiliśmy na Piotrze Kluczkowskim, żeby raz do roku odbywała się taka sesja, w której ujawniane są te raporty. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ten zwyczaj nie istnieje. Pan prezydent mówi, proszę sobie wejść na przykład na stronę internetową i ja też tak zrobiłam. Czyli oficjalnych materiałów nie dostaliśmy jako komisja rewizyjna. Tu jest Rada Nadzorcza, prezydent jest 100%. Ale rozumiem, że sytuacja jest jeszcze lepsza, tak? To jest dostępne w internecie wszystko, tak? Tak, to jest dostępne w internecie. Ja tylko państwu powiem taką rzecz, że z tego można wyczytać wprost, iż tak, strata tej spółki na swojej działalności operacyjnej z lat ubiegłych, 2000 na przykład 8 i 10, ja nawet sobie wyciągnęłam wyciąg z tego raportu, to jest, proszę państwa, ponad 1 200 000 złotych. W tym roku mówimy o stracie, która jako wynik finansowy netto roku obrotowego wyniosła 1 261 000. Ta spółka nie ma dochodów. Ona owszem, generuje przychód z tytułu zwrotu VAT-u, ale generalnie generuje w bardzo dużej wysokości kosztów. Czyli te kwoty, które pani wymienia, to nie jest nic dziwnego, bo tak to powinno wyglądać przed rozruchem
inwestycji. Generalnie rzecz biorąc, nie ma się czemu dziwić, bo rzeczywiście ta spółka niestety nie przynosi dzisiaj żadnego obrotu finansowego w sensie działalności gospodarczej. To jest normalna sytuacja. Ja wiem, przed normalne, uruchomieniem normalne, czy trudno, żeby spółka miała na czym zarabiać. W każdym razie nie ma dzisiaj działalności gospodarczej. Z czego ta strata będzie pokryta? Według uchwał Zgromadzenia Wspólników ma być ona pokryta z zysków lat przyszłych, więc ja gratuluję takiego optymizmu. Prezydent Roman Szemej w tym studiu powiedział, że to nie jest inwestycja, która ma przynosić zyski, że to jest inwestycja pożytku publicznego wręcz. Ja nie rozumiem, na czym... Z jakich zysków te straty mają być? Ale dla mnie to jest jakiś chory. W ogóle nie rozumiem tego, co pan do mnie mówi, nie rozumiem, co mówił prezydent. Jaka instytucja pożytku? Proszę pana, to jest spółka celowa, powołana po to, żeby wybudować ten kompleks, następnie go prowadzić. Jednym z założeń związanych z tym, że będzie spłacała, bo to ona zaciągała kredyt inwestycyjny, jest to, że będzie miała na pokrycie swoich kosztów własnych, czyli tych związanych z działalnością, ale także spłatą raty kredytu. Więc mówienie o działalności pożytku, to ja bardzo przepraszam, to znaczy, że co? Że generalnie rzecz biorąc będzie to non-profit? No przecież to chore. Będzie przecież, będziemy wchodzić tam za wykupiony bilet. Więc to jest jakieś nieporozumienie. No tak, na basen za bilet, ale jest jeszcze hala sportowa, która się raczej nie będzie sprzedawać. Dobrze, no, wie pan, no nie będzie, nie będzie. Na pewno będzie taka sytuacja i myślę, że tak trzeba to będzie wygospodarować, bo dzisiaj mówimy o tym, że na Wałbrzyski Sport dostaje, pan prezydent przeznacza naprawdę niewielkie pieniądze. Te, które dostają sportowcy czy kluby i tak dalej, są pomniejszane o koszty wynajmowania tych obiektów, które dzisiaj im pomagają jak gdyby w ich rozwoju. Więc ja rozumiem, że przyjmiemy taką formułę, żeby oni praktycznie non-profit korzystali z tych obiektów, które będą stały puste, bo kto tam będzie użytkował? To jest jedna rzecz, ale jeszcze bym wróciła do tych wszystkich strat i tak dalej. Taka bardzo ważna informacja, która mnie zbulwersowała i jest moją reakcją na wypowiedź pana Stanka, kiedy to mówił, zbulwersował się, że zatrudnienie rzecznika do spraw komunikacji społecznej, który jest mu niezbędny w momencie, kiedy jest kryzys na budowie, a póki co ja nie słyszałam żadnej wypowiedzi pana Wylandowskiego w tej kwestii, tylko pan Stanek się wypowiada i pan prezydent, gdzie tenże człowiek zarabia mniej niż dieta radnego, czyli rozumiem 750 zł dostaje, bo tyle wynosi średnia rata, dieta radnego 1500 zł, to jest jakiś absurd. I teraz spójrzmy na to, co się dzieje, jeśli chodzi o wynagrodzenia. W sprawozdaniu finansowym za 2010 rok, kiedy był jeszcze Hadaś, wykazane jest, że 300 tysięcy złotych idzie na wynagrodzenia, z czego idzie na wypłatę pana prezesa, który gdzieś około 180 tysięcy zarobił, rady nadzorczej i pracowników zatrudnionych. Teraz, kiedy patrzę na to sprawozdanie finansowe, które tutaj mamy, to patrzę na nie pod kątem 300 tysięcy rada nadzorcza i obecnie prezes i prawie o 100 tysięcy zwiększone koszty z tytułu wynagrodzeń w momencie, kiedy za 2011 rok przychodzą kolejni było 300, jest 400, dobrze rozumiem? Dokładnie, ponad 400 zł. Wzrastają koszty wynagrodzeń. Dokładnie tak. Najwyższą pozycją kosztów w tej spółce, kosztów działalności operacyjnej są wydatki na wynagrodzenia, które stanowią 52% ogólnej sumy kosztów działalności operacyjnej. W porównaniu z poprzednim rokiem, czyli z 2010, w 2011 wzrosły one o 37%, czyli o ponad 120 tysięcy. Wraz z postępami na budowie potrzebne są kolejne osoby. Oczywiście, więc taką osobą ja uważam dla pana Stanka jest pan Artur Wylanowski, który był szefem czy też bardzo znamienną osobą w kampanii wyborczej pana Romana Szełemeja, który był kiedyś w biurze promocji i który został powołany. Tu pan Stanek powiedział generalnie bez konkursu, bo jest taka potrzeba. I jeszcze mówi nam pan Stanek, że na pół etatu teraz, bo podnieśliśmy larum i zarabia tyle, co połowa diety. No proszę, to się nie trzyma, przepraszam za takie niekolokwialne stwierdzenie, proszę państwa, kupuj się. Ale pani jako radna może poprosić o wyjaśnienie oczywiście kwestii, jakie napisałam są zarobki pana Wylandowskiego i się sprawa rozstrzygnie. Nie rozstrzygnie się. Zapewniam pana, bo zapytałam się pana prezydenta, żeby mi powiedział, ile zarobi pan Typs za swoje bliżej nieokreślone dzisiaj, bo do tej pory nie wiem, co tak naprawdę pan Typs wykonuje, jeśli chodzi o zlecenie, umowę zlecenia dla starej kopalni. Oprócz tego, że pan Szemej podkreśla, iż ma to wartość wielkiej wagi, bo dotyczy opracowywania koncepcji związanej z pewnym kształtem funkcjonowania tej starej kopalni, multimedialnym przekazem itd., itd. Nie powiedział za ile. Z trudem wyszacowaliśmy, za ile pan Szemej zatrudnił panią Libner, kiedy szedł do wyborów, jako takiego samego doradcę do spraw społecznych, kontaktu z mieszkańcami, gdzie zasłaniano się tajemnicą danych osobowych.
To jest po prostu chore dowiedzieć się czegokolwiek w tym... Parę samorządów w tym kraju przegrały już procesy, broniąc się w ten sam sposób. Ale dlatego mówię, jeżeli pani nie da rady informacji dotrzeć, to może to jest sposób. Że tak. To jest kwestia jak gdyby upartości, ale tak nie powinno być. Tak nie powinno być, bo nie powinniśmy się zastawiać tego typu rzeczami, a już naprawdę powiem panu szczerze, spółka, która ma stratę, bo nie może mieć zysków, bo nie prowadzi działalności gospodarczej na ten moment, spółka z problemami i tak dalej, dla mnie to jest chore stwierdzenie, że należy zatrudnić rzecznika do spraw i tak dalej. W kolejce stoi naprawdę bardzo wielu młodych ludzi. Dziwię się, no tak jak był taki potrzebny, to trzeba było zrobić konkurs. A druga... Nie było na to czasu według pana prezesa. Ale o czym my mówimy? Druga sprawa jeszcze, która mnie osobiście bulwersuje, myślę, że państwo również się słuchają tych wszystkich doniesień związanych z Akwazdroniem w ostatnim czasie. No przecież proszę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. W czerwcu tamtego roku urzędnicy, wszyscy, pan prezydent mówi, że jest super. Naprawdę, idzie robota jak nie wiem. W tym samym czasie w lipcu wszystko siada, a jednocześnie spółka, pan Stanek, składa, rozpisuje przetarg na preopening. Preopening, czyli jak gdyby przystosowanie tego obiektu do użytkowania, inauguracji i tak dalej. Wie pan, że w tej umowie jest zapisane, że do 20 grudnia tak naprawdę przewidziano otwarcie tego kompleksu. Umowa ma być zakończona z tym, z tą firmą Miasto Projekt Polska do nie dalej jak do chyba 20 marca. 430 tysięcy. A pamiętam jak dziś wypowiedzi prezesa Stanka i prezesa, który powoływał nowych i prezydenta, który powoływał nowych prezesów, że to jest właśnie ich rolą. To jest ich rolą. Nie tylko wybudować, ale przygotować. Więc ja rozumiem, że to, co robił pan Stanek, bywając na tych budowach, to za mało, bo ja oczekiwałam od niego tego, że on, jeżeli już takie pieniądze płacimy za wynagrodzenia, to może być lepiej, byłoby lepiej, żeby zatrudnił dwie czy trzy osoby, które przystosują ten obiekt do otwarcia, a nie lekką ręką. Co to znaczy, najłatwiej przystosować do otwarcia? Bo to znaczy, że tak, według tej umowy, którą przeczytałam, to jest tak, że zakres, który ta firma miała wykonać, to jest nic innego, tylko rozpisanie, czy też przygotowanie procedur, które miałyby związek z funkcjonowaniem poszczególnych elementów tego kompleksu, przeprowadzenie naboru pracowników stosowanych do tych ilości etatów, które ona tam wskaże, niezbędnych do obsługi. No i taka jedna bardzo ciekawa rzecz, przygotowanie obiektu do otwarcia, czyli do inauguracji, czyli tej fety, która gdzieś tam miała nastąpić, przygotowanie wszystkich procedur. A w momencie, kiedy się przesuwa od momentu ukończenia budowy, to ta umowa, o której pani wspomina... No i właśnie, to też jest kolejne pytanie i proszę nie wiem. Obowiązuje czy nie obowiązuje? No, i proszę nie wiem. Pani też tego nie wie. Ale oczywiście, ale dlaczego nie wiem? Bo o godzinie 15:30 zaczęliśmy procedować, bo przyszedł pan Stanek i pan prezydent. I zabrakło wam czasu. Nie zabrakło nam czasu. Proszę pana, radny służy. Ja siedzę do końca i ja rozumiem, że wszyscy, którzy wywołują, zgodzą się na to i rozmawiamy, siedzą do spągu. Ale jeżeli po trzech pytaniach, które są na nie krótkiej piłce, tylko na tak zwanym ad vocem, bo są dla mnie niedopowiedziane, te odpowiedzi nie są do końca dla mnie jakby konkretne i chcę się jeszcze dopowiedzieć, nagle jest godzina za 24 i przewodnicząca stwierdza... I sesja została zakończona. Dobrze, panie radna, to już w naszej rozmowie padło. Jeszcze jedna rzecz. Przepraszam państwa na emocji, ale to jest... Braknie nam czasu na kolejne. A ja tylko jedną drugą zaciągnę. Proszę państwa, w tym całym układzie, w tym tańcu chocholim, który się teraz będzie odbywał pomiędzy spółką Budopol, pomiędzy Akwazdrojem, pomiędzy prezydentem, który nas tutaj ciągle zapewnia, że Wałbrzych to ekspres, a nie ta towarówka, jak widać te wszystkie flagowe inwestycje to są daleko z problemami i ja bym zalecała panu prezydentowi daleką ostrożność w tych happeningach, w tych jakby takich nadwyrost obietnicach, czyli raczej spokojnie. Wałbrzychowie nie lepiej będą to rozwiązać. Są panie radna, przejdźmy. Właśnie, może o nich porozmawiamy. Podwykonawcy na Akwazdroju. Na razie na temat podwykonawców wiemy tyle, że jest obietnica pana prezydenta, że Wossing z głowy nie spadnie. Pani ma inną wiedzę na ten temat? Tak. Mam wiedzę od dwóch podwykonawców, którzy się do mnie zwrócili i powiedzieli, że czekają i mają nadzieję, że jak w tym tygodniu nie otrzymają tej informacji pisemnej, bo wstąpili pisemnie, żeby pan prezydent... Ale czekają na co? Na pieniądze? Czekają przede wszystkim, jakie pieniądze? Na razie czekają na to, bo proszę sobie wyobrazić, że tak, jest przepychanka, Budopol zszedł, pan prezydent będzie wypłacał tym, że podwykonawcom, ale muszą być określone pewne kryteria.
spełnione pewne warunki. Ci ludzie muszą mieć tą wiedzę. Oni wystąpili z zapytaniem. Czekają teraz na odpowiedź. Jeżeli tak nie będzie, powiedzieli, że zdecydowanie zwrócą się do Rady Miejskiej o to, żeby zwołać taką sesję przy otwartej kurtynie i ja temu kibicuję. Dobrze, i na pewno taki wniosek ja postaram się z kolei do tego studia jakiegoś przedstawiciela podwykonawców zaprosić. Być może o szczegółach będzie okazja porozmawiać. Ja chciałbym jeszcze o tej czwartkowej sesji, ale już zupełnie inny temat, bo mówiliśmy o tym, że opóźnienie w oddaniu Akwazdroju może spowodować przesunięcia w budżecie i że Wałbrzych jako gmina będzie musiała ponieść jakieś koszty z tego tytułu. Spłaty rat kredytu. Ale mamy inną informację, że Wałbrzych też radzi sobie z poszukiwaniem środków do budżetu. Mamy kilka uchwał na ostatniej sesji, które do tego mają prowadzić. To są umorzenia udziałów w spółkach, w których gmina miała takie udziały mniejszościowe. To jest m.in. przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, to jest park przemysłowy. Pani też głosowała w sprawie tych uchwał. Jak pani tak głosowała? Za czy przeciw? Już panu mówię. Jeśli chodzi o giełdę rolno-spożywczą, to ja w zasadzie się wstrzymałam przy tych dwóch, ale przy giełdzie mogę to zrozumieć, bo w uzasadnieniu jest tak, że pewna kwestia, którą wcześniej poruszał NIK, że to nie jest spółka, w której powinna gmina mieć udziały. To nie jest spółka o takim charakterze. Poza tym to jest spółka, która nie przynosi żadnych zysków. Okay. W tej sprawie spór między opozycją a prezydentem nie ma. Jeśli chodzi o park przemysłowy, powiem panu tak, odnoszę wrażenie, że ta uchwała jest uchwałą, która jest pewnego rodzaju straszakiem dla Invest Parku, który tam jest najmniejszym udziałowcem, ale z największą kasą, tak by się wydawało, który miał jakby dla zrealizowania celów tej spółki wybudować halę. Miał 9 milionów złotych przeznaczyć. Tak. Okazuje się, że to się nie wypełnia i trwają jakieś przepychanki typu, czy ten cel jest realizowany, czy nie. Ja wychodzę z założenia, że powinno się tutaj ci udziałowcy i założyciele tej spółki dogadać, bo jeżeli tak się nie stanie, to ja rozumiem, że przez okres trwania tej spółki nic innego, tylko koszty, a tam jest koszt, strata około 500 tysięcy złotych, to są koszty, gdzie prezesi brali tej spółki. Dobrze, pani radna, ale generalnie to są dobre uchwały, dobre pomysły, będą z tego pieniądze, jak nie, to wygląda? Generalnie jest tak, jeśli wracamy do tego parku przemysłowego, generalnie jest tak, jeżeli tam się nic nie zadzieje i będą stałe puste pola, to rzeczywiście ja się nie dziwię, po co my mamy trzymać nasz wsad, ponad 4,5 miliona złotych wyszacowane, włożone działki, ale wolałabym, żeby, bo to był też znowu sztandardowy projekt pana Gruczkowskiego, cudo na kiju, które miało ściągać inwestorów, poległo. Znowu moje zdziwienie, że radni na sesji nie mają w ogóle wątpliwości, nie zadają pytań. Dlaczego tak się dzieje? Czekam, ponieważ pan prezydent powiedział, że tam jeszcze trwają jakieś rozmowy. Ta uchwała została podjęta. Zgodnie ze statutem Parku Przemysłowego musi być uchwała tak wspólników jest w sprawie umorzenia. Ale proszę pamiętać, że gmina... Czy to teoretycznie oznacza, że wspólnicy mogą się nie zgodzić na umorzenie udziału przez Wałbrzych? O czym mówimy, skoro Wałbrzych ma, gmina Wałbrzych ma tam 63% udziałów, czyli sam podpis gminy Wałbrzych to już jest decyzyjność. Także tutaj jest jakby taka kwestia i pan prezydent deklarował, że będzie jeszcze rozmawiał z marszałkiem i z parkiem. Tutaj jakby jest podwójne dno, dla mnie trochę takie lekko polityczne, zabarwione i pewnym nie wiem, czy spięciem tutaj pomiędzy gminą a zarządem spółki Invest Park, który się gdzieś tam ścierał pan Szyłem i chciał jakieś profity tutaj na sport, na coś innego. Spółka mówi, że tego nie może i tak dalej, i tak dalej. To zabarwienie jest takie, że trudno wyczuć. Ale fakt jest taki, że tam się nic nie dzieje, więc jeśli to ma zmobilizować i to osiągnąć cel, to okej. Okay. Jeżeli nie, to może... Dobrze, widzę, że pani ma ochotę o każdej spółce osobno rozmawiać, no to przejdźmy jeszcze do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. No tam już są mniejszościowe udziały gminy Wałbrzych. Mamy przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, zresztą o znanym nazwisku. Piotr Kluczkowski. Czy to jest rozsądne, czy nie? Posunięcie. Znaczy, według mnie, wie pan co, to jest, panie redaktorze, to jest taka historia. Mamy rzeczywiście mniejszościowy udział, czyli udział, który nie jest decyzyjny dzisiaj, ale mamy tam nasze, że tak powiem, akcje, które, jeśli przyjąć uzasadnienie pana Szałameja, który mówi, że dywidendy nie będą wypłacane, bo nie były też w ostatnich latach wypłacane, bo ta spółka będzie się rozwijać, będzie musiała się dokapitalizowywać, modernizować sieci itd., itd., a pamiętajmy, że za 2011 rok miała ze zgrzędu 3,5 miliona złotych, który został złożony uchwałą Zgromadzenia Walnego na tak zwanym kapitale zapasowym i my tych pieniędzy nie otrzymaliśmy, a słyszę, widzę takie uzasadnienie, ta spółka będzie musiała się rozwijać. Mało tego, prezydent opowiada, zarząd czy też właściciele będą wnioskowali o zewnętrzne środki Unii Europejskiej i tak dalej. Proszę pana,
to ja w tym momencie myślę sobie tak, nie wiem, ile one są teraz warte, tak? Bo to umorzenie dopiero nastąpi, jak zlecimy wycenę. Czyli in blanco głosujemy, uruchamiamy procedurę. Pytam pana prezydenta o jedną rzecz. Panie prezydencie, czy może mi pan powiedzieć, jeżeli my spojrzymy na to, że przez lata nasza dywidenda, znaczy tak ją nazwijmy, czyli z zysku wypracowanego, część należna nam tytułem dywidendy, była deponowana na kapitale zapasowym. Ja nie wiem, czy to można w ten sposób liczyć. Może nie w linii prostej, ale jakąś tam wiedzę byśmy mieli, jeśli mamy do wyliczenia prostą rzecz. Mamy kapitał zapasowy 18 milionów. Przez lata coś było wypłacane, coś nie było. Ile z tego jest? Bo ważne to jest dla mnie tak, żebyśmy wiedzieli, że na przykład tytułem tego, co mogliśmy otrzymać, ale było deponowane na tym kapitale zakładowym, to jest coś, czego nie dano nam. Nie dano nam, choć było nam należne, ale większość zdecydowała inaczej. A teraz to sprzedamy, nie wiem za ile, 8, 9, czas pokaże. Dlaczego uważam, że nie w tym momencie? Nie w tym momencie, bo ja dla mnie takie uzasadnienie, jak prezydent mówi, że oni się będą rozwijać, pozyskiwać środki zewnętrzne, dokapitalizowywać, wkładać itd. To jeżeli do dzisiaj tego nie zrobiono, kiedy można było zbyć, bo były jakieś ważne cele i można było to zrobić, to może poczekajmy, aż naprawdę wartość tej spółki będzie jeszcze większa, bo oni pozyskają bardzo wiele milionów. Rada, cała ta dyskusja prowadzi do jednego i to chciałem się dowiedzieć. Czy wszystko opozycja te uchwały popiera, czy nie? Ja nie, rozumiem, że w przypadku przedsiębiorstwa energii cieplnej pani ma wątpliwości. I to jest, myślę, najważniejsza informacja dla naszych widzów. Szukanie ostatni wątek, przez pana radna, ostatni wątek na tej sesji. Dowiedzieliście się też, ile kosztowało referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej. To referendum było związane ze szkołami, z tym, jak wyglądały uchwały Rady Miejskiej w sprawie sieci szkół. Miesiąc czasu w nowej sieci szkół to wszystko działa. Jak pani ocenia? Fatalnie. Jeśli chodzi o szkołę 31, która fizycznie, to znaczy wyszła z budynku, jeśli chodzi o budynek na osiedlu górniczym, ale jest zainstalowana w zespole szkół numer 2, to mamy, wydaje mi się teraz takie kuriozum, dlatego że ta szkoła jest chyba jedyną elitarną publiczną szkołą w mieście. Dlaczego elitarną? No oczywiście. Ma małe klasy, tak? Oczywiście. W tej szkole uczy 70 troje dzieci. Ale jeżeli opozycja mówiła w trakcie dyskusji, że dobro dzieci jest najważniejsze, to jak teraz dzieci się uczą w 6-osobowych klasach, to chyba to dobro rzeczywiście postawiono na pierwszym miejscu. Ale oczywiście, to jest super, to więc wobec tego powinniśmy jeszcze rozplenić kilkadziesiąt szkół i zrobić takie właśnie klasy, jeśli popatrzeć na to, pan, co że rodzice byliby niezadowoleni? Nie chodzi o rodziców w tym momencie, tylko chodzi o dwie kwestie i już je wytłumaczę. Pierwsza to jest rachunek ekonomiczny. Pan prezydent Szołomej zamykał szkołę 31 ze względu na to, ponieważ ona była wypełniona, miała zmianowość 1, czyli była wypełniona, pracowała na siebie. Koszty, które ponosiła, były stosunkowo niewielkie w stosunku do płaty, nie radna, w stosunku do subwencji. Utrzymywanie małej szkoły się nie opłaca. Ale jakie utrzymywanie? Proszę zobaczyć. 73 dzieci, klasy, które liczą po 4 osoby. I wysokie stałe koszty. Wszystkie koszty, czyli tak, 800 tysięcy wynagrodzenia, tak jakby była cała kadra, woźny i tak dalej, i tak dalej. Subwencja nie na 160 dzieci, tylko nie, ale 73. Więc pan prezydent Szołomej, jeśli przyjąć, że dba o dobro dziecka, to ja się bardzo cieszę. To samo dobro byłoby zapewnione w szkole 31, gdyby ją zostawił do czerwca 2012 roku, bo on ją wygasi, on ją zamknie, ale rachunek ekonomiczny byłby mniejszy i byłoby mniej stresowo, bo ta subwencja odpłynęła nam do innych gmin. Pani radna, dla mnie pan Szołomej zrobił to tylko po to, żeby pokazać, kto tu rządzi. Tylko, że za te rządy zapłacimy my podatnicy, bo jak przyjdzie rozrachunek, a zobaczy pan, kiedy zamkniemy bilans w 2013 roku funkcjonowania tej szkoły, to rachunek zysków i strat będzie potężny, bo subwencja to będzie kropla w morzu do kosztów, które, znaczy do pieniędzy, które trzeba było dopłacić, żeby wypełnić to, co pan prezydent chciał osiągnąć, czyli udowodnił, że zamknął szkołę, a DPS miał być 31 grudnia już czynny. A to DPS jest kolejny temat, zostawmy go na razie. Ja doskonale pamiętam też argumenty przeciwników likwidacji szkół, którzy mówili, rachunek ekonomiczny nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest dobro dzieci. Ale w kontekście bycia w szkole 31 w tamtym roku. Przywołuje pani jednak tak, ale rachunek ekonomiczny. Ale tu my mówimy o innej jeszcze sytuacji. Mówimy o tym, że rodzice wypowiadali się, nauczyciele, również ja, o sytuacji rachunku ekonomicznego w pozostawieniu tej szkoły, w tej strukturze, która jest i w tym miejscu. Natomiast kiedy mówimy o tym, że przenieśliśmy tą szkołę i włożyliśmy, proszę pamiętać, że ta szkoła partycypuje w utrzymaniu i w kosztach utrzymania w zespole numer 2. Dobrze, ale ja wyobrażam sobie, że pan prezydent Wałbrzycha mógłby teraz powiedzieć sobie,
mamy takie same koszty utrzymania tej szkoły, ale uczniom jest dużo wygodniej. Ale o czym my mówimy? No, my musimy dbać o jedno i o drugie. A dzisiaj mówimy o tym, że jeśli pierwszy warunek został spełniony, bo mamy klasy czteroosobowe, wręcz indywidualne nauczanie, to rachunek ekonomiczny za to jest nieopłacalny. To w takim razie, zamiast to utrzymywać w takim kontekście tutaj, to trzeba było zostawić tam, gdzie jest, byłyby mniejsze koszty, wszyscy byliby szczęśliwi, wygaszono, bo to po prostu prezydent ma narzędzia, w sensie radnych, którzy mu to przegłosują, bo dziś gdyby przyjąć, żeby utrzymywać taką strukturę, czyli szkołę 31 w gmachu szkoły numer 2, to absolutnie trzeba to zrobić, bo no to jest nieekonomiczne, no nieracjonalne. Będzie pani głosować za likwidację tej szkoły? Nie wiem, jak będę głosować, ale wiem, że jeżeli dostanę rachunek... Skoro jest nieracjonalne, to... No finansowo nie, no proszę. Czyli no. Zgodzi się pani na likwidację? Jak już nie będzie innego wyjścia, no to wtedy przemyślę to pod kątem innym, ale jeżeli będzie pokazane, że te dzieci nagle nie spadną z deszczu pod rynnę, czyli do klas 35-osobowych. Alicja Rosiak, radna Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.